Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Po raz pierwszy w programie Kontrast i po raz pierwszy w programie Kontrast będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla mieszkańców gminy Pniewy, o tym, czym żyje gmina. Panie wójcie, zacznijmy naszą rozmowę od inwestycji. W tym roku, mimo szalejącej inflacji, wszechobecnej drożyzny, udało się zrealizować szereg inwestycji. Ta największa, a w zasadzie zespół inwestycji, to przebudowa i remont dróg gminnych, 11 kilometrów w 11 miejscowościach, w tym dwa nowe mosty, inwestycja za ponad 12,5 miliona złotych, w tym prawie 11 milionów złotych z programu Polski Ład, ale to nie tylko. Tak, to nie tylko. Zacznijmy od dróg. Rzeczywiście to epokowa inwestycja. Tak jak pan wspomniał, 11 kilometrów w 11 miejscowościach, w tym zbudowane dwa mosty w takim miejscu, które jest taką perełką turystyczną gminy Pniewy, w Osieczku, gdzie mamy scenę, gdzie odbywają się noce świętojańskie, także te walory turystyczne gminy zostaną podkreślone. I oczywiście 11 kilometrów dróg to wielkie ułatwienie dla mieszkańców, to bezpieczeństwo, to dostępność, to też lepsza szansa na większe i więcej inwestycji w gminie Pniewy. Tak jak pan wspomniał, pozyskane pieniądze z Polskiego Ładu to prawie 11 milionów, wkład gminy około 1,5 miliona, także inwestycja finansowana głównie ze środków wewnętrznych, inwestycja historyczna w skali gminy, ale nie tylko drogi. W tym roku udało się oddać do użytku salę gimnastyczną w Karolewie. Jest to pierwsza pełnowymiarowa sala w gminie Pniewy, inwestycja za 3 miliony złotych, z tego 1 milion złotych pozyskany z Ministerstwa Sportu. W tym roku, w czerwcu, mieliśmy okazję tą salę otworzyć. Robi wrażenie, młodzież korzysta nie tylko w trakcie zajęć szkolnych. Sala cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród mieszkańców. Jest kolejka chętnych do korzystania z sali po godzinach. Młodzież, dzieci i dorośli trenują piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i o to chodzi. Gmina Pniewy stawia na rozwój dróg, stawia również na oświatę. Widać to w liczbach. Wzrost nakładów na inwestycje to w ciągu 4 lat pańskiej kadencji 100%. Tak. Tak, to 100%. Budżet w 2018 roku, pod koniec tego roku, kiedy objąłem zaszczytną funkcję wójta gminy Pniewy, to było około 20 milionów złotych. Na przyszły rok budżet planujemy w kwocie 40 milionów złotych, w tym ponad 15 milionów inwestycji. Ten rok 2022 był jeszcze bardziej rekordowy, bo tych inwestycji mieliśmy prawie 25 milionów złotych. To także rozbudowana szkoła w Ciechlinie, szkoła, której przybyło dodatkowe piętro, przestronna stanie się ta szkoła, dużo miejsca dla uczniów, dużo lepsze warunki do nauki. Inwestycja sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak zwanego covidowego, 2 miliony i 1 milion wkładu własnego gminy Pniewy. Myślę, że w grudniu już oficjalnie przetniemy wstęgę i tą inwestycję oddamy do użytku, która, myślę, społeczności gminy, a w szczególności dzieciom z okręgu Ciechlin będzie świetnie służyć. Mówiłem o wszechobecnej drożyźnie, szalejącej inflacji, ale tego w gminie Pniewy, można powiedzieć, nie widać, jak państwo to robią. Podejmujemy szereg takich przemyślanych działań, które zaplanowaliśmy już wcześniej, typu wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pniewy. Gdy zostałem wójtem, większość lamp była starego typu, lampy sodowe. Mamy tych lamp około 1200 na terenie gminy Pniewy. Teraz sodowych zostało dosłownie kilka sztuk. Całe oświetlenie to są lampy LED-owe, energooszczędne. Także ten ruch się sprawdził. Poza tym termomodernizowaliśmy wszystkie obiekty użyteczności publicznej, czyli głównie szkoły. Ta inwestycja miała miejsce w zeszłym roku. Także
oszczędzamy energię elektryczną, energię cieplną i dzięki temu ten kryzys, te wysokie ceny nośników energii tak mocno w nas nie biją. Panie wójcie, gmina prężnie rozbudowuje sieć wodociągową oraz stację uzdatniania wody. Obecnie zaprojektowana długość sieci wodociągowej w gminie wnosi łącznie ponad 23,5 kilometra. Tych kolejnych odcinków sieci przybyło w tym roku, przybędzie w przyszłym. Modernizacji doczekają się także kolejne stacje uzdatniania wody. Tak, tu niestety zaniedbania z wielu lat, gdy zostałem wójtem, zaczynam realizować moje obietnice wyborcze, bo gmina Pniewy była praktycznie bez wodociągu. Woda była w 3 miejscowościach na 42 miejscowości w gminie. My proces rozpoczęliśmy, że tak powiem, od serca, od stacji uzdatniania wody i ta sieć w tym roku powstanie. Kilometr do osiedla bloków w Michrowie. Na przyszły rok planujemy już kilkanaście kolejnych kilometrów. Mamy budżet na tą inwestycję, około 10 milionów, też z programu rządowego Polski Ład, a także z subwencji na rozwój gospodarki wodociągowej. Tą inwestycję będziemy realizować. Myślę, że te ceny się troszkę uspokoją i że tych dodatkowych kilometrów wodociągu będzie więcej. Oczywiście projektujemy sieć wodociągową w kolejnych miejscowościach. Mamy też już projekt, czeka na pozwolenie na budowę drugiej stacji uzdatniania wody w gminnej stolicy w Pniewach. Gmina Pniewy to też gmina, która leży między Warszawą a Radomiem, stosunkowo blisko Warszawy i można powiedzieć coraz bliżej. Niebawem otwarcie S7 na całej długości między Grójcem a Warszawą. Te ostatnie odcinki są teraz modernizowane. To szansa, to też wyzwanie, to też również kolejne potrzeby, choćby potrzeby inwestycji w oświatę, w żłobki i za pana kadencji powstał w gminie pierwszy żłobek, ale to nie będzie, z tego co rozmawiamy, słyszymy, ostatni. Tak, panie redaktorze, gdy zostałem wójtem, postanowiłem zadbać i o najmłodszych. Powstał pierwszy w historii gminy Pniewy żłobek w Kruszewie na 15 miejsc. Jak się okazało, ta liczba jest dalece niewystarczająca. Zawsze jest więcej chętnych rodziców. Obecnie ta kolejka oczekujących na miejsce w żłobku to jest około 80 osób i nosimy się z zamiarem stworzenia drugiego żłobka w gminie Pniewy. Jest to ambitny plan. Natomiast ostatnio premier Morawiecki ogłosił, że będzie kontynuowany program Maluch Plus, że będą większe środki na ten program. Także myślę, że warto skorzystać. Potrzeba jest, tak jak pan mówił, jesteśmy blisko Warszawy, około 30 kilometrów. Jesteśmy atrakcyjnym terenem dla mieszkańców Warszawy, żeby tu mieszkać, a ewentualnie w Warszawie pracować. Jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna, otwarcie nowej nitki trasy S7. Tą lokalizację w Pniewach jeszcze bardziej uatrakcyjnia pod względem zamieszkania, do czego zachęcam mieszkańców gmin sąsiednich i oczywiście mieszkańców Warszawy. Warunki dla ewentualnych dzieci, ludzi, którzy sprowadzą się do Pniew, są bardzo dobre. Mamy 4 szkoły. Wszystkie szkoły za mojej kadencji są przebudowywane, rozbudowywane. Te warunki są bardzo dobre. Przy każdej szkole jest oddział przedszkolny, także jest opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest żłobek, planujemy kolejny żłobek. A powiedzmy jeszcze może o tym żłobku. Czy tu jest jakby zarysowana pewna perspektywa czasowa, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Perspektywa czasowa tak, oczywiście wszystko rozbija się o środki, o finansowanie. Jeśli środki zewnętrzne będą dostępne, gmina znajdzie środki na wkład własny i będziemy takową inwestycje realizować tak, aby warunki do mieszkania, do życia w gminie Pniewy nie odbiegały od tych, które mają mieszkańcy dużych miast.
Rozpoczęliśmy rozmową o kolejnym żłobku, rozmowę o przyszłości, ale porozmawiajmy o tej najbliższej. Nowy rok za pasem, 2023, tu też inwestycje, szereg inwestycji, rozbudowa sieci wodociągowej. To też jest kolejny etap i cały czas prace w tym zakresie trwają. Tu również Polski Ład i wsparcie jest znaczące. Tak, posiadamy projekty, finalizujemy pozwolenia na budowę. Myślę, że na przełomie roku, koniec grudnia, początek stycznia 2023, ogłosimy przetargi. Okres ten, koniec roku, początek przyszłego, to jest dobry moment, żeby ogłaszać przetargi, żeby uzyskać dobre oferty od firm. I tak jak mówię, będziemy wodociągować sukcesywnie kolejne miejscowości gminy Pniewy. Także w przyszłym roku będą Państwo kontynuowali modernizację dróg. Tu też jest kilka inwestycji, o których warto wspomnieć. Tak, to jest droga, główna droga, którą planujemy sfinansować przy pomocy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Wiatrowiec Cychry, taka droga łącząca gminę Pniewy z gminą Szczonów, z gminą Błędów, przy okazji droga, którą uczęszczają dzieci do szkoły w Ciechlinie, teraz jest w stanie, bym powiedział, opłakanym. Chcemy, żeby była dobrze wykonana, bezpiecznie, żeby dobrze służyła mieszkańcom. Poza tym planujemy jeszcze drogę w miejscowości Michrów, drogi w miejscowości Wola Pniewska. Chcemy też dofinansować powiat grójecki kwotą 500 000 zł, bo drogi powiatowe są realizowane na zasadach współpracy między powiatem a gminami i wykonać pozostały odcinek drogi w Teodorówce. To jest taki kluczowy odcinek dla mieszkańców wielu miejscowości. A zatem można powiedzieć wprost, gmina stawia na drogi, gmina stawia na oświatę i oświatę w przyszłym roku także. Choćby mówiliśmy o żłobkach, mówiliśmy o szkołach i też warto wspomnieć o rozbudowie szkoły w Jeziorze, bo to też jest pomysł i Państwo rozważają taką inwestycję. A zatem będzie jej realizacja, czy to jest jeszcze w fazie dyskusji? Panie redaktorze, tak jak mówiłem na początku, posiadamy 4 szkoły. W 3 szkołach w Kruszewie, w Karolewie i w Ciechlinie wykonaliśmy duże inwestycje. Pamiętamy też o szkole w Jeziorze. W tym roku realizujemy boisko o nawierzchni sztucznej przy szkole w Jeziorze, natomiast w Jeziorze przybywa uczniów, robi się ciasno, także będziemy myśleć też o tej szkole, będziemy starali się wykonać projekt i pozyskać pieniądze. Ja zawsze się staram, żeby te inwestycje odbywały się na zasadzie jak najwyższego finansowania ze środków zewnętrznych, żeby gmina zapewniła wkład własny 20%, 30%, jak trzeba 50%. Dzięki tym środkom zewnętrznym można dużo więcej tych inwestycji wykonać. Jeśli będą możliwości pozyskania środków, wchodzimy w to i będziemy działać. Tak jak Państwo wchodzą choćby w budowę placu zabaw, prawda? Tu 100 000 zł przy szkole w Karolewie, także budowa piłkochwytów. Te inwestycje są widoczne, są zauważalne w gminie. Tak, piłkochwyty to plan na przyszły rok. W tym roku zdołamy wykonać boisko w Jeziorze. Też tu zaklinamy los, żeby jeszcze ze 2 dni ciepłe w grudniu się przydarzyły, żeby wykonawca inwestycji mógł położyć nawierzchnię tą docelową na boisku o sztucznej nawierzchni. Mhm, czyli tutaj jest już w zasadzie ostatnia prosta. Tak, ostatnie szlify. Ponieważ, panie wójcie, oglądają nas również mieszkańcy innych miejscowości, Radomia, mamy widzów w całym kraju, na kanale 828 w sieci Wektra. Powiedzmy, bo państwo promują się jako owocna przyszłość. Czym przyciąga ta owocna przyszłość? Czym przyciąga gmina Pniewy? Dlaczego warto do państwa zaglądać? Panie redaktorze, szanowni państwo, gmina Pniewy to dobre miejsce do zamieszkania, do odwiedzenia. Świetna lokalizacja.
mili mieszkańcy, gościnni, doskonałe warunki do rozwoju. My stwarzamy doskonałe warunki, jeśli chodzi o oświatę, o dzieci, o zaopiekowanie się dziećmi, o osoby starsze. Posiadamy już 2 kluby seniora. Możliwości inwestycyjne, gmina także o walorze grójeckim, sadowniczym. Zapraszam wszystkich do gminy Pniewy. A zapraszał nasz dzisiejszy gość, gość programu Kontrast, wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak. Dziękuję panie wójcie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.